Bo zobacz, kiedy chcesz budować nowe życie, takie życie, w którym czujesz się naprawdę szczęśliwa, będziesz potrzebowała zdrowej samodyscypliny. Sama motywacja nie wystarczy, dlatego że motywacja to jest coś, co jest zmienne. To raz jest wysoko, raz nisko, raz ci się chce, raz ci się nie chce, raz masz takie emocje, raz masz inne emocje. I po prostu, jakbyś miała polegać na motywacji, to nigdy nie dokonałabyś tych zmian, których pragniesz. Lepiej jest polegać i ćwiczyć zdrową samodyscyplinę. I teraz zobacz, samodyscyplina to nie chodzi o presję na siebie. To nie chodzi o to, że masz być teraz wobec siebie, wiesz, stać z batem nad sobą i mówić, ja muszę to zrobić. Nie, to jest odwrotność tego, do czego ja cię zapraszam. Zdrowa samodyscyplina to jest czułe stanięcie przy sobie i zobaczenie, co ja, do czego w swoim życiu ja się potrzebuję stawić i co ja potrzebuję zrobić, żeby doświadczać tej rzeczywistości, której pragnę, co jest dla mnie dobre w tej sytuacji. I stawić się właśnie do tych dobrych rzeczy, tak samo jak stawiasz się do tego, żeby codziennie myć zęby albo żeby pielęgnować twarz. Robisz to, bo wiesz, że to długofalowo przyniesie ci korzyści.